Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Witam Was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że widać, że słychać dobrze. Witam oczywiście wszystkich zgromadzonych, tych, którzy są tradycyjnie po raz pierwszy i tych, którzy są na każdym z live'ów. Witam Was na kolejnym live'ie z serii W Narożniku. To już piąty odcinek tej serii. No i co, dzisiaj gośćmi moimi Marcin Held i Roman Szymański. Także fajni goście, pogadamy sobie, na pewno będzie ciekawie. Przyszedłeś w porę, Rakesz, zgadza się, dokładnie. Jesteś idealnie w punkt, audio, video, lux, co bardzo cieszy. Dzięki, Michał, witam cię oczywiście serdecznie. Maciek jest Helda ciekawy, no tak, z Marcinem pogadamy, bo jest o czym. Siema, Seba. Tak jest, czat na żywo oznaczamy tym znakiem małpa MMA Rocks. Wtedy ja to pytanie w trakcie rozmowy czy to z Marcinem, czy z Romanem będę brał pod uwagę. Innych po prostu nie będę czytał, bo jest ich za dużo i umykają po prostu w natłoku tych wszystkich wiadomości od Was. Te wiadomości bez tego oznaczenia MMA Rocks niestety umykają. Siemanko Damian, witam Cię Bartosz. Tradycyjnie do 10 po na spokojnie damy sobie czas, żeby wszyscy, którzy mają zamiar taki, dołączyli tutaj do transmisji. A później już startujemy, dzwonimy do Marcina jako pierwszego, później zadzwonimy do Romana. Czekam też na potwierdzenie od Marcina, jak się nam tutaj zamelduje już, żeby móc z nim pogadać, żeby móc do niego zadzwonić. A myślę, że naprawdę rozmowa z Marcinem będzie ciekawa, bo szczerze mówiąc, ostatni raz miałem z nim okazję gadać po tym, jak nie przedłużył kontraktu z ACA. No a później już zrobiło się ciekawie, bo gdzieś tam wyciekały jedna za drugą te informacje, że to być może KSW, że być może faktycznie PFL gdzieś tam, ale ostatecznie dopiero sam Marcin na swoich mediach ogłosił, że jest to faktycznie PFL i moim zdaniem super wybór, ale to Marcin jakby uargumentuje swój wybór, tak to nazwijmy, powie dlaczego akurat PFL i tak dalej, ale nie będę tutaj oczywiście ubiegał faktów. Jeżeli Wy macie jakieś pytania, czy to do Marcina, czy to do Romka, oczywiście już możecie sobie je gdzieś tam w głowie notować, bo będziecie mieli okazję je zadać, tak jak mówię, małpa MMA Rocks, oznaczacie mnie, ja wtedy to pytanie czytam. Jak tam panowie, i tu nam dowalili te ograniczenia w wychodzeniu. Oby to się skończyło jak najszybciej. Stay strong. Tak jest, stay strong to przede wszystkim dla wszystkich. Oby jak najszybciej się skończyło. Wydaje mi się, że jeżeli ludzie podejdą odpowiedzialnie do tematu, to sytuacja się unormuje. Słyszałem, że gdzieś tam jakiś lekarz wypowiadał się, że gdzieś tam szacowali, jak długo to może trwać, i jeżeli byłaby taka ścisła kwarantanna, to nawet w przeciągu 2 tygodni udałoby się opanować sytuację w Polsce, także wydaje mi się, że jest to dobra wiadomość. Czekajcie sekundkę. Poogarniam sobie tutaj tylko te kwestie, które trzeba ogarnąć i już do Was wracam. Ale tak jak mówię, no dla mnie to jest kwestia, wydaje mi się, że jak ludzie odpowiedzialnie podejdą do tematu, to sytuacja będzie opanowana. Jeżeli oczywiście przez te parę minut jeszcze chcecie pogadać o czymkolwiek, to też dawajcie znać, bo nie ma żadnego problemu. Mamy ten czas właśnie po to, żeby sobie pogadać luźno. Ale tak jak Rakesz zauważył, no niestety jest jak jest i trzeba się do tego dostosować. Ja też wierzyłem w to, że to aż na taką skalę nam tutaj się nie rozrośnie, ale co zrobić, no. Wydarzenie za wydarzeniem odwoływane. Stagnacja dobija już po trochu, powiem szczerze, bo gdzieś tam od grudnia myślałem, że te 3 miesiące to będzie taki okres długi, bardzo długi i mówiąc szczerze, nie jeżdżę długo na galę jako reporter MMA Rocks, ale na pierwszej gali byłem w kwietniu zeszłego roku, było KSW w Lublinie,
gdzie właśnie Roman walczył z Saladinem Parnas o pas. I powiem szczerze, to była pierwsza taka długa przerwa. No ta wakacyjna też, ale tam te gale się jakoś tak złożyły, że byłem na końcu, na początku, na końcu przed wakacjami i na końcu wakacji i na samym początku wakacji. Więc gdzieś tam ta przerwa nie była tak długa, a teraz okazuje się, że to naprawdę może być taki długi, długi rozbrat z jakimkolwiek MMA. Szkoda, bo powiem szczerze, no już jest ciężko, a co dopiero pomyśleć, że gdzieś tam to widmo kolejnej gali nam się sporo oddala, także... Okej, okay, Marcin powiedział, że już jest dostępny, także za dosłownie 3 minutki do niego dzwonimy. Witam Cię MMA oczywiście. Jeszcze raz przypomnę dla tych, którzy dołączyli dopiero, jeżeli ktoś chce zadać pytanie Marcinowi, chce, żebym ja je przeczytał, usłyszał na nie odpowiedź, to oznaczamy małpa MMA Rocks i Michał Wam tu zaraz wrzuci, jak to zrobić dla tych, którzy... Adolf Krof, a Fame robi gale, a Wy ich promujecie. Brawo, nawet Łukasz Bosacki Was wypił za to. Nie promujemy. Znaczy, ja ich nie promuję. No. Już się wypowiadałem na ten temat. Nie będę się powtarzał, ale... no, jakby to powiedzieć. Strona to strona, YouTube to YouTube. Oczywiście jesteśmy jedną redakcją, ale mamy naprawdę oddzielne zdanie na wiele tematów. Ja akurat nie jestem zwolennikiem Fame MMA. I mówię o tym głośno, nie boję się tego tematu. I ja ich nie promuję tutaj na YouTubie. Na stronie też nigdy ich nie promowałem, także wiem, że jest o tym pisane na stronie, ale taki jest po prostu duch czasu. Natomiast czy się z tym zgadza, czy się ktoś z tym nie zgadza, to jest inna sprawa. Ja się z tym nie zgadzam i nie promuję, także... Dobrze, że nie ma zamulania i są te live'y, tak trzymać. Tak jest, Rakesz. Też się cieszę z tego faktu, że zawodnicy też są chętni, żeby pogadać, bo to jest też fajne, że gdzieś tam nie trzeba cały czas w kółko gadać o tym koronawirusie, tylko możemy dzwonić, gadać, omawiać, podsumowywać, zapowiadać, co tylko się da. A powiem szczerze, nawet tak się zastanawiam, czy jeszcze jutro nie będzie jednego w narożniku. Bo mam pewien pomysł, ale tu już nic nie obiecuję. To wyjdzie w praniu. Muszę pewne kwestie podopinać wieczorem. Jeżeli się uda, to dzisiaj jeszcze wjedzie zapowiedź. Najpóźniej jutro wjedzie zapowiedź tego jutrzejszego w narożniku. Ale to na spokojnie. Na razie skupiamy się na tym, co dzisiaj. Także minutka dzwonimy do Marcina i pogadamy sobie z Marcinem na wszystkie tematy, które gdzieś tam być może już trochę ostygły, ale na które na pewno warto pogadać. Nie, Jóźwiak właśnie powiedział, że jednak się nie odbędzie. No tak, no podszedł odpowiedzialnie do tematu Paweł Jóźwiak. Nie chce robić tej gali za wszelką cenę, gdzieś tam kombinując i bardzo dobrze. Odpowiedzialność za wszystkich pochwalam jak najbardziej. Dana twierdzi, że zna miejscówkę gali Khabib Tony i mówi prawdę, czy robi dobrą minę do złej gry. Wydaje mi się, że jak chodzi o ten Dubaj albo o faktycznie galę na jakimś jachcie na oceanie, to jest to do zrobienia, tylko... Pytanie, czy faktycznie jest taki plan, ale ten Dubaj wydaje mi się taki realny. No, zbyt wiele osób już na ten temat powiedziało, łącznie z bliskimi osobami Khabiba, żeby nie było w tym żadnego sensu. Ale wydaje mi się, że jest szansa faktycznie, żeby ta gala się odbyła właśnie w Dubaju. Zobaczymy, jak to dalej pomknie, cała ta sytuacja, ale wydaje mi się, że faktycznie jeżeli gdzieś, to tam się ma ta gala odbyć i tak się stanie. Okej, okay, słuchajcie, nie przedłużamy, dzwonimy do Marcina i pogadamy sobie. Szykować palce do zadawania pytań, bo na pewno warto. Siemanko. Sekundka, tylko Cię wrzucę na te nasze grafiki tutaj, żeby Cię ludzie też widzieli, słyszeli i zaraz pogadamy. Wiesz co, a obróć w poziomie? Zobaczymy zanim wrzucę. Nie, to dobrze trzymałeś. Dobrze trzymałeś wcześniej. Teraz jest ok.
Pomieszałem troszkę, sekundka. Już naprawiam. Ale tu pomieszałem. Dobra, już się wrzucam i... Jeszcze raz? Tak, tak, gadałem z nimi, teraz i... Dałeś przerwę na reklamy? No nawet nie, nawet powiedziałem, żeby chwilkę poczekali, zawsze czekają cierpliwie. Dobra, tylko sobie ciebie zablokuję, żebyś nie skakał. I już będziemy... Ten telefon mogę trochę skakać, no ale... Ale nie, spoko, tylko po prostu zmienia mi rozmiar, jakby utnie ci głowę albo ten, a już rozmieniłem, jak to zrobić, żeby to się nie działo, także... Edycja przekształceń do wewnętrznych. Pięknie. Ok, po drobnych problemach technicznych spowodowanych moim nieogarnięciem jesteśmy. Siemanko Marcin, bardzo ci dziękuję, że znalazłeś czas, chwilę w tym trudnym okresie dla wszystkich, żeby się tutaj z nami połączyć. Wiem, że czat cię widzi, bo piszą, że jest wszystko ok, także... Także witam cię serdecznie jeszcze raz, bardzo ci dziękuję za obecność. No jak sobie radzisz w tym trudnym czasie, tak jak już wspomniałem, dla nas wszystkich? No na razie nie było tak źle, zobaczymy jak będzie od jutra, bo trochę ma jeszcze być, jeszcze się pokomplikować, jeszcze chcą zaostrzyć te wszystkie restrykcje. No dalej będę starał się trenować, no bo w dalszym ciągu liczę na to, że moja walka się odbędzie i no, chcę być w formie. No właśnie, słyszałem, że tam w wąskim gronie, ale cały czas... Jesteście w treningu, bo klub chyba zamknięty teraz, tak? Tak, tak. Klub jest zamknięty w wąskim gronie, no, kilku zawodników. Trenujemy, co się robimy. No wiadomo, że to nie są takie treningi, to nie jest takie przygotowanie jak normalnie, ale, no, ale musi wystarczyć. No, zawsze lepsze to niż całkowicie nic nie robić. No, oczywiście robię jakieś treningi wytrzymałościowe, siłowe, to jestem w stanie zrobić normalnie. No właśnie, przejdźmy do tematu, bo o treningach jakby no nie możemy rozwinąć tematu, bo tak jak mówisz, no są to treningi w ścisłym gronie i tak naprawdę robicie co możecie, żeby jakąś formę utrzymać. Natomiast jesteś twardym zawodnikiem, powiem szczerze, bo wypytywałem cię o ten PFL w SMS-ach. Cały czas mnie zwodziłeś, że nie, że nie. No ale w końcu ogłosiłeś, że faktycznie podpisałeś kontrakt z PFL-em. Lojalny pracownik, jednym słowem. Tak, no skoro są takie zapisy w kontrakcie, zazwyczaj no staram się, czy tam no, tak jak ma być, no to tak robię. No skoro jest zakaz rozmowy o tym, powiedziałem PFL-owi, że nie będę, znaczy czy oni mi powiedzieli, że nie mogę o tym rozmawiać, no to nie rozmawiałem. No były gdzieś tam przecieki, to nie z mojej strony, no ale nie mogłem ich potwierdzać. No, dlatego jeśli jak mnie pytałeś, czy będę walczył w tym PFL-u, no to opowiadałem, że nie mogę tego potwierdzić, nie mogę tego skomentować. Jasna sprawa, a jak były te pierwsze takie plotki pojawiające się, że faktycznie być może wylądujesz w PFL-u, to było już coś faktycznie na rzeczy, czy to była kwestia, że PFL się odezwał, a ktoś tam podłapał temat, że Marcin Held już jest zawodnikiem PFL-u? Nie, te pierwsze plotki były długo, długo po podpisaniu kontraktu. Ja kontrakt podpisałem jeszcze październik, może listopad zeszłego roku. No a pierwsze jakieś plotki były dużo później, więc no tak, no gdzieś tam faktycznie ktoś musiał do tego dojść. Jasne. Kwestia, tak kończąc tematy ewentualnych kontraktów, które nie zostały ostatecznie podpisane, ale które gdzieś tam się pojawiały na stole, jak możesz zdradzić, z kim tak naprawdę były toczone rozmowy, bo pojawiała się... Aż takie organizacje się pojawiały, że aż było trudno w to uwierzyć, że faktycznie chcą cię do siebie ściągnąć, jakbyś mógł gdzieś tam potwierdzić, z jakimi organizacjami rozmawiałeś. A co masz na myśli, mówiąc, że takie organizacje? No ja nawet słyszałem, że Fen bym gdzieś tam jakieś zapytanie podał, chyba że to prawda, ale oczywiście nie ujmując nic Fenowi, ale wiadomo jak, że to raczej rozgrywałoby się między, jeżeli Polska, no to wiadomo, że KSW. No a raczej stawiałem, że jakieś zagraniczne organizacje, ale jakbyś ty mógł potwierdzić faktycznie, z kim takie rozmowy były, że można było je brać pod uwagę na poważnie. Nie, z Fenem nigdy nie rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy z polskiej organizacji tylko z KSW, z ONE FC, z UFC, czy tam do UFC, no, gdzieś tam
My się odezwaliśmy, oni po prostu powiedzieli, że na razie nie ma tam miejsca. No i z PFL-em. Tam najlepsza oferta, najkorzystniejsza dla nas wyszła z PFL. Był taki moment, że kiedy tego jeszcze ostatecznego potwierdzenia od PFL-u nie było, albo nie było zainteresowania jeszcze na tamten moment, że byłeś bliski podpisania kontraktu z inną organizacją, czy raczej dawałeś sobie czas i na spokojnie wiedziałeś, że warto poczekać? Znaczy od początku PFL był zainteresowany i dawali takie warunki, które bardzo nam odpowiadały. No, trochę trwało, zanim tam jakieś drobne kontraktowe szczegóły dograliśmy. No i jedyny jakby taki powód, dla którego się wahałem, czy faktycznie ten PFL to jest dobra decyzja, czy nie, to było to, że jak patrzyłem na ich wyniki oglądalności, to faktycznie oni nie mają ich za dobrych. I tak zastanawiałem się, czy to nie jest tak, że zrobili te dwa sezony i ten następny się nie odbędzie. No i trochę bałem się to właśnie tego, że będę czekał na tą walkę do czerwca, bo tak mam walczyć jakoś w maju, w czerwcu. No tak jak mówię, jak rozmawialiśmy z nimi, to była jakaś końcówka 2019 roku, więc obawiałem się tego, że będę czekał do czerwca i nagle się okaże, że ta organizacja jednak upada i coś tam się nie spina finansowo. No ale zaryzykowaliśmy, no i później jak już się dowiedziałem, że Rory McDonald nawet podpisał z nimi kontrakt, no tak się trochę uspokoiłem, tam gdzieś później jeszcze czytałem, że jakichś nowych sponsorów mają, więc no generalnie chyba dzieje się tam u nich dobrze i mają dobre kontrakty i z telewizją, i ze sponsorami. No i więc jak koronawirus ich nie wykluczy z gry, no to będzie. No właśnie, tam chyba transmisja gali jest na ESPN-ie, tak? Jak dobrze kojarzę. Tak, tak, tak. No czyli... Telewizja tam, gdzie to chyba w ESPN-ie też puszczają UFC, więc no, tak jak... Myślę, to jest taka telewizja, tak jak u nas w Polsce, czy TVN. Tak jest, dokładnie. Powiedz mi tak z perspektywy zawodnika, bo zauważyłem, że no, nie ukrywałeś tego, zawsze mówiłeś, że jednak twoim celem jest UFC i jest to normalne i zrozumiałe, że zawodnik z ambicjami gdzieś tam do tego UFC zawsze dąży. Dużo łatwiej twoim zdaniem dostać się do UFC z PFL-u niż na przykład będąc mistrzem, nie wiem, nawet KSW czy innej organizacji jak ACA, czy nawet będąc po prostu w PFL-u twoim zdaniem jest łatwiej się do UFC przebić niż będąc mistrzem w jednej z tych organizacji, które wymieniłem? No wydaje mi się, że tak, że dużo łatwiej będzie się dostać do UFC z PFL-u. Niż właśnie niż KSW czy tam innych rosyjskich organizacji z tego rynku tutaj naszego albo z tego rynku wschodniego, bo jednak UFC tam zależy najbardziej na promocji zawodników w Stanach. No i skoro walczy się, jesteś pokazany w telewizji amerykańskiej, to zawsze no jest taka dodatkowa promocja i dla nich taki duży atut. No, mam nadzieję, że tutaj w tym PFL-u będzie szło dobrze, że wszystko pójdzie tak, jak zamierzam, że uda się te walki wygrywać. No i po ukończeniu kontraktu przyjdzie ta propozycja z UFC. No, chociaż to jest jeszcze taki trochę odległy termin, bo tak jak mówię, no, na razie mam na kilka lat ten kontrakt z PFL-em, ale tak patrzę, no tak nieśmiało w przyszłość, bo no mam dopiero 28 lat i myślę, że tak do 35 roku życia na tym najwyższym poziomie będę walczył, więc jest jeszcze trochę czasu. Był taki moment, jeszcze tak wtrącając temat UFC, był taki moment, że gdzieś tam wypychano do UFC najpierw Mateusza Rembeckiego, potem Mateusza Gamrota, ale też nie było wiadomo, jaka jest jego sytuacja. Mówiło się o tym, że faktycznie gdzieś tam, jeżeli będzie wakat w kategorii lekkiej, to ty też będziesz zakontraktowany. Natomiast co było większym problemem z perspektywy UFC? To, że nie ma miejsca faktycznie? Czy to, że na przykład gala nie jest gdzieś tutaj w Europie i że tak naprawdę w momencie, kiedy ta gala byłaby organizowana w Europie, to oni by mogli sięgać po tych zawodników stąd? Po prostu czy faktem jest to, że te kategorie 70 kg, 77 są na tyle zapełnione, że tam po prostu wbicie tak od razu jest po prostu bardzo ciężko? Tego co wiem, to oni faktycznie mają tak dużo tych zawodników, że naprawdę nie ma dla nich miejsca. No były te gale w Europie, była gala gdzieś w Anglii
i nawet na te gale ani wzięli mnie, ani wzięli Mateusza Gamrota, ani Mateusza Rębeckiego, bo tak naprawdę nie ma tam miejsca. No najlepszym takim przykładem, który pokazuje, jak bardzo jest ciasno w UFC, jest, wydaje mi się, przykład Mahmuda Muradowa, który faktycznie miał serię, nie wiem, już nie pamiętam, czy 10 wygranych z rzędu. Oprócz tego był kolegą Mayweathera. Mayweather powiedział, że jest to najlepszy zawodnik na świecie. I fakt, dostał walkę w UFC, ale to nie dostał normalnego kontraktu, takiego jak jeszcze kiedyś ja dostałem, tylko po prostu wskoczył w zastępstwo za kogoś na takie short notice. Miał chyba 2 tygodnie na przygotowanie. I pierwsze jego walki były właśnie były takie, no, jako short notice, nie dostał takiego normalnego kontraktu z 2 pełnymi miesiącami na przygotowanie. Więc to też jakby pokazuje, że nawet taki zawodnik, który ma 10 wygranych z rzędu, którego poleca Mayweather, nie ma tak łatwo dostać się do UFC, tylko przychodzi tak naprawdę w momencie takim, gdy UFC faktycznie potrzebuje. No dobrze, ale na przykład nie byłbyś w takim pełnym okresie przygotowawczym i dostajesz telefon z UFC, słuchaj Marcin, potrzebujemy zawodnika kategoria lekka, taki i taki przeciwnik za 2 tygodnie. Bierzesz taki pojedynek w zastępstwie, czy raczej uznajesz, że to może ewentualna porażka w takim pojedynku bez pełnego przygotowania może gdzieś tam jeszcze bardziej tą drogę odciąć? To teraz już nie mogę, bo mam już kontrakt. Nie, przed kontraktem, nie? Jakbyś mi dostał takie... To wziąłbym taką walkę, bo większość zawodników bierze takie propozycje, bo to jest najlepszy sposób, żeby dostać się do UFC. I nawet po przegranej walce ci zawodnicy często dostają kontrakt z organizacją i później mają szansę się pokazać drugi raz. Nawet zawodnik Callan Potter, ten, z którym walczyłem w finali w UFC, on też dostał... On chyba nawet nie dostał short notice, tylko była po prostu gala w Australii i został tam zakontraktowany. No i wiadomo, że w gale w Australii robili jednorazowo, znaczy jednorazowo, no przez długi czas pewnie już tam nie będzie przez jakiś czas, no ale kontrakt ma podpisany i już walczył chyba 2 razy od tego czasu, czy jak nie 3, więc to, że jak ktoś już się dostanie do tego UFC, czy to właśnie przez to, że gala by była, nie wiem, w Polsce na przykład, czy właśnie przez tą walkę taką short notice, to tak to już daje możliwość zawodnikowi odbycia tych 3-4 walk w kontrakcie. No, jak wszystko pójdzie dobrze, to wtedy jeszcze podpisuję normalny kolejny kontrakt i już jak chodzić. Jasne. Przechodząc, tak? Ten problem, bo UFC jakoś niechętnie tutaj organizuje te gale, 2 razy zrobili i chyba jakoś za bardzo się to nie zwróciło. Nie są zadowoleni i no, tak wszędzie naokoło robią, ale w Polsce jakoś wbijają. No i z tego co na razie nie ma takich planów, żeby robili gale w Polsce. Jakby robili, to wtedy dużo polskich zawodników na pewno by się tam dostało. No właśnie, tylko to też zadziwiające, bo jak wiadomo, zyski z bramki, bo to wszystko nawet i przewalutowanie i tak dalej, to wszystko trzeba brać pod uwagę. Natomiast jak się tak popatrzy na zdjęcia z tych gal UFC w Polsce, to tam nie było pustek na trybunach i jest to takie zadziwiające, czy faktycznie na przykład współpraca z miastem, z halami tutaj była na tyle niekorzystna dla UFC, czy faktycznie chodzi o coś innego, bo że były pustki na halach, no widziałem galę UFC, gdzie było naprawdę dużo, dużo mniej ludzi, szczególnie, że w Polsce od pierwszych walk praktycznie, wiadomo, te gale też były obsadzone Polakami, ale od pierwszych walk było bardzo dużo kibiców, a widziałem galę, gdzie jest ich dużo, dużo mniej, a tak naprawdę dalej tam wracają. I teraz pytanie, czy no gdyby zrobić taką galę, nie wiem, z twoim udziałem, Asia Jędrzejczyk, Opas, Jan Opas, wiadomo już tak odbiegając gdzieś tam, szukając takiego fantasy matchmakingu, to naprawdę no nie obawiałbym się o to, że ludzie na taką galę nie przyjdą. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie, ale moim zdaniem nie jest tutaj do końca problemem to, że nie było wpływów z bramki. No, nie wiem, a gdzie mówisz, że są takie gale, gdzie widać pustki na trybunach, oni tam wracają? No na przykład w Meksyku ostatnio ta gala była. Powiem szczerze, widziałem zdjęcie i już myśleli o rewanżu, bo tam z tej gali, gdzie Pantera walczył, Rodriguez z... żebym teraz nie pomylił. Tam był ten taki palec w oko, przerwana walka, mocno nadmuchane to było. Później tam się pospinali na zapleczu i UFC już myślało, żeby wrócić, ale Dana White mówił, że nie są zadowoleni z ilości publiki, która była, bo wiedzieli, że nie sprzedali kompletu biletów i tak dalej. Hala była porównywalna, bo nawet sprawdzałem i mówiąc szczerze, gdzieś tam
Nie wiem, czy do końca UFC chodzi o to, że na przykład faktycznie ta bramka nie daje takich wpływów, czy to nie jest jakieś, wiadomo, nie znam polityki i organizacji, ale wydaje mi się, że dużo innych rzeczy też wpływa na to, że jednak tutaj, dokładnie, Jair z Jeremy Stephensem tutaj pisze mi, podpowiada na czacie MMA, także wydaje mi się, że jeszcze są inne jakieś czynniki, które wpływają, aczkolwiek też ja głównie słyszałem to, że jednak byli niezadowoleni z frekwencji, że ta bramka nie przyniosła takich wpływów. No nie wiem, mówisz, że w Polsce było dużo, nie wiem dokładnie ile tam było wyprzedanej tej hali, no ale niech będzie załóżmy 80%. Patrząc też na to, że te bilety w Polsce pewnie są trochę tańsze niż za granicą, bo podejrzewam, że no, to nie jest tak samo jak robią gdzieś tam gale, załóżmy w Niemczech, no to w liczeniu no, to wychodzi pewnie tak, że tutaj te bilety są tańsze. No to no, wydaje mi się, że jak im by się to spinało finansowo, no to by robili te gale. No, robili gale w Czechach, z tego ostatnio co słyszałem, no to mieli tak dobrą frekwencję, tylu tak szybko bilety sprzedali, że nawet nie musieli Czechów kontraktować, żeby wyprzedać te bilety. No. Więc to wydaje mi się, że to jest główny powód, właśnie ta mała ilość i dla UFC to pewnie to, że tam się wyprzeda 80% biletów, no to nie jest satysfakcjonujące. Oni by chcieli mieć sprzedane 100% biletów i to pewnie jeszcze w przedsprzedaży. No tak, to prawda. Tutaj... Tak jak mówisz, faktycznie można by pewnie wziąć Aśkę Jędrzej czy Jana Błachowicza i wypełnić tą halę, tylko czy dla nich to jest warto, jak oni wezmą Aśkę Jędrzejczyk i wypełnią dzięki niej halę w Nowym Jorku i zarobią dzięki temu dużo więcej, to po co oni mają ją ściągać tutaj, żeby wypełnić halę w Polsce, gdzie na tym aż tyle nie zarobią. Więc no to też jest... No, Aśka i Janek to już są zawodnicy, którzy są na innych galach ustawiani. Oni już nie będą walczyć w Polsce, nie będą walczyć na... W Polsce zawsze były te gale UFC te mniejsze, nie te numerowane. Fight Night. Mhm. Nie te numerowane. Oni już walczą na tych numerowanych galach i tam będą walczyć. No, już w Polsce ich nie zobaczymy pewnie przez jakiś czas. No i ogromna szkoda, bo powiem szczerze, już gdzieś tam były te plotki, że 2.20 faktycznie może się gala odbyć. No ale widocznie to były tylko i wyłącznie plotki. Nawet jak się odbędzie, to na pewno nie z Asią Jędrzejczyk i nie z Jankiem Błachowiczem. To na pewno nie. Ale tak jak mówisz, jest to wtedy szansa dla polskich zawodników, żeby gdzieś tam wywalczyć sobie ten kontrakt, nie? Bo między innymi Damian Stasiak też w ten sposób gdzieś tam się do tego UFC wtedy przebił, bo zawalczył w Polsce i wygrał. Tutaj mi tylko podpowiadają, że w Gdańsku bramka wyniosła około 700 tysięcy dolarów. Nie wiem, jakie to są kwoty dla UFC, czy to jest dużo, czy mało. Dolarów? 700 tysięcy dolarów. 700 tysięcy dolarów. No. Nie wiem, no, trzeba by porównać z tymi wynikami, które mają gdzieś, może nawet nie w Stanach, tylko no, w innych europejskich miastach. W Stanach no. Wiem, że ładują na pewno powyżej miliona, bo no i to tak grubo, powyżej miliona dolarów. Natomiast no, nie wiem, w Czechami na przykład, trzeba by to było porównać z Czechami. Wtedy faktycznie byśmy mogli zobaczyć, jak to wygląda. Ale odbiegając już od tematu frekwencji na polskich galach UFC, przechodzimy do turnieju PFL. 12 zawodników, żebyśmy tak sobie tutaj poukładali wszystko dla tych, którzy być może nie wiedzą. 12 zawodników, $1 milion jako nagroda, ale te $1 milion, bo to jest pytanie, które mnie nurtuje, to jest tak jak w Bellatorze rozgrywane, czyli $1 milion składa się na ilość walk w turnieju, czy to jest turniej, który po prostu zwycięzca zgarnia gdzieś tam $1 milion, a te walki są jakoś inaczej opłacane? To jest tak jak w Bellatorze, tylko jest dużo bardziej, dużo większa część tej wygranej jest w tej ostatniej walce, czyli dla wygranego. No ale tak, te $1 milion to składa, na to się składają te wszystkie walki, wszystkie 5 walk, które trzeba tam stoczyć. No właśnie, 5 pojedynków, żeby wygrać ten turniej? Nawet nie 5 pojedynków, wszystkie 3 pojedynki. 2 są dodatkowo płatne, bo 2 są to są takie pojedynki kwalifikacyjne, po których dostaje się jakby do tego turnieju. I w tym turnieju już jest ćwierćfinał, półfinał i finał. I te 3 walki składają się na tą główną nagrodę. No to powiem szczerze, nie patrzę nikomu w kieszeń, ale nie trzeba być dobrym matematykiem, żeby faktycznie policzyć, że dobrze to wygląda finansowo i nie dziwię się, że mało która organizacja miałaby podejście do takich kwot, bo faktycznie wygląda to dobrze. No natomiast pytanie... Główna wygrana to jest już... To nie będzie łatwo to zdobyć i tak jakby no to
nie jest, jest duże ryzyko, że się jej nie zdobędzie, ale za te pojedyncze walki też faktycznie płacą na tyle dobrze, że opłaca się walczyć, opłaca się przygotowywać i, no i można zainwestować w te przygotowania, bo walczyć, wiadomo, że jak ktoś lubi walczyć, to może walczyć za każde pieniądze, ale jednak inwestować w te przygotowania, pieniądze, które później się nie zwrócą, no to już nie każdy jest taki chętny. Jasne. Było pytanie na czacie i do tego ja dołożę swoje pytanie. Po pierwsze, czy znasz listę zawodników biorących udział w tym turnieju? A moje pytanie jest takie, kto z tych nazwisk, które gdzieś już tam zostały podane, twoim zdaniem będzie takim no, najtrudniejszym przeciwnikiem, na którego można w tym turnieju trafić? Znam listę, już jest podana oficjalnie na stronie PFL, ale kto jest najmocniejszy, tego nie wiem, bo stwierdziłem, że nie będę się przyglądał tym zawodnikom jakoś bardziej dokładnie, bo nie mam pojęcia, z kim zawalczę. Tam jest 12 tych zawodników ze mną, więc stwierdziłem, że bez sensu, żebym w ogóle się na kogoś przymierzał, gdzieś tam o kimś myślał, się stresował tym. Jak tak naprawdę nie wiem, na kogo trafię i trafię na 5 zawodników z tej listy, więc jest duża szansa, że na 5, nie na 5, 5 walk będę miał, to tak, no na 5 zawodników. Więc stwierdziłem, że poczekam na informacje od PFL, z kim będę walczył i wtedy po prostu będę się przygotował pod danego przeciwnika. No i tak generalnie taki mam plan na cały ten pobyt tej organizacji. Walczyć jak najlepiej z walki na walkę, przygotowywać się pod każdego przeciwnika osobno i nie myśleć o tej głównej nagrodzie, nie stresować się tym, nie myśleć o milionie dolarów, tylko po prostu myśleć o tym, jak o każdej kolejnej walce, którą trzeba wygrać. Z jakim wyprzedzeniem dowiesz się o pierwszym przeciwniku? No już powinien. A już? Tak naprawdę. Tak, już powiedzieli mi jakoś około 2 tygodni temu, że za 2 tygodnie będę znał tego przeciwnika. Jeszcze czekamy na tą informację, więc myślę, że w tym tygodniu będzie taki. Jasne. Kolejne pytanie takie związane już z tym, bo... Ostatnie pytanie, bo już też mi trochę czas goni. Jasne. Zróbmy ostatnie pytanie i na następny raz, jak będziesz miał jeszcze więcej pytań, możesz je gdzieś tam zachować. Jasne. No właśnie chciałem to ostatnie pytanko zadać w zasadzie. Kwestia gdzieś tam tego powiedziałeś, że kontrakt jest na kilka lat i teraz pytanie się pojawia główne. Czy myślałeś o tym, żeby jednak gdzieś tam ukierunkować swoje życie też do USA, czy raczej nastawiasz się na to, że zostajesz i połączysz to tak, jak to robi wielu zawodników na świecie, czyli walczę gdzieś tam w Stanach, ale mieszkam w innym miejscu. Także jak to wygląda z twojej perspektywy? Nastawiam się na karierę w USA, ale mieszkanie w Polsce. Tu mi jest dobrze, tutaj mam rodzinę, bliskich i będę wyjeżdżał na pewno na treningi, na walki, ale żyć i mieszkać będę w Polsce. Jasne. Okej, Marcin, czas goni, rozumiem, jasne. Masz swoje obowiązki też jako tata. Także wszystkiego dobrego. Bardzo ci dziękuję za to, że poświęciłeś ten czas na rozmowę z nami i mam nadzieję niebawem znowu się tutaj zobaczymy i pogadamy. Dzięki za zaproszenie. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Trzymaj się, cześć. Okej. Fajnie, że Marcin znalazł czas. Wiadomo, każdy teraz ma jakieś też obowiązki, także także trzeba zrozumieć. Nie ma o czym mówić. I dosłownie za 2-3 minutki zadzwonimy sobie do Romana. Nie wiem, czy ta mała aktywność tutaj wynika z tego, że gdzieś tam Marcin tak naprawdę dużo, dużo już powiedział o tym PFL-u i tak dalej. Ja natomiast mnie to ciekawiło, to kwestia przede wszystkim właśnie kontraktowa, jak to wygląda, kiedy dowiaduje się o swoim przeciwniku. No bo to taki turniej, powiem szczerze, trudny do przygotowania się, bo gdzieś tam dowie się, z kim się bije. Miejmy nadzieję, że oczywiście gala się odbędzie bez problemów, bo to też jest najważniejsze. No i miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie po myśli Marcina, bo zgadzam się ze stwierdzeniem, że on to zresztą też powiedział, że gdzieś tam czuje niedosyt po UFC. Ja też uważam, że nie poszło tak, jak miało pójść, na pewno nie na miarę jego możliwości i gdzieś tam będzie jeszcze miał okazję udowodnić, że to był tylko wypadek przy pracy. Zresztą dla mnie ja uważam, że gdzieś tam trzeba pamiętać o tym, że pokonał Nasrata Akparasta, który gdzieś tam dobrze sobie potem radził w UFC. No ale ostatecznie
Został z UFC zwolniony, teraz buduje swoją nową ścieżkę, żeby się do tego UFC dostać i naprawdę szanuje podejście, szanuje ambicje, że gdzieś tam walczy o to UFC z całej siły, bo widać, że jest bardzo ambitny i ma ukierunkowanie na tylko i wyłącznie jeden cel, co bardzo pochwalam. Okej, piszemy do Romka, o której będzie tutaj. Nie ma sprawy, Juan Pablo z Morales. Ależ dzisiaj ten czat leniwi, no strasznie, strasznie leniwy ten czat. Już nawet nie chodzi o zadawanie pytań, ale nawet ze mną nie rozmawiacie, także mam nadzieję, że to tylko i wyłącznie kwestia tego, że po prostu wszyscy na kwarantannie osłabli. Nie jest to spowodowane tym, że wam się nie podoba piąty odcinek w narożniku. Aczkolwiek fajnie, że jesteście, naprawdę. Naprawdę się cieszę, że za każdym razem jesteście. Okej, napiszemy do Romka, że my już jesteśmy gotowi jak coś. Nie wiem, albo mi się zawiesił czat. Też jest taka opcja. Albo faktycznie nie piszecie, ale to napiszcie cokolwiek, żebym wiedział, że żyjecie. Czy to kwestia czatu, czy nie. Chwila, tylko ustalę z Romanem jeszcze wszystkie kwestie. Każdy myśli o końcu świata, tak jest. Wyczerpałeś tematykę. No to dobrze, Paweł, no to fajnie, że... Okej. Okay. Sekundka, zaraz Roman mi namiary poda i dzwonimy. Dobra, już Romana namierzamy. Dajcie mi dosłownie minutkę. Zaraz wam podpowiadam na te pytania, które zadajecie, tylko czekajcie jeszcze raz sobie. Dobra, dajcie jeszcze dosłownie sekundkę. Mała komplikacja, ale zaraz ogarniemy. I dzwonimy do Romana, tak jak tutaj piszecie. Okej. Dobra, nie przedłużając.
Mam nadzieję, że teraz mi się okienka nie pousuwają i będzie wszystko grało tak jak należy. Jest i Roman. Cześć, siemanko. Cześć, tylko cię wrzucę tutaj na grafikę i... Okej, jesteśmy. Siemanko Romek, witam cię serdecznie. Bardzo ci dziękuję za to, że znalazłeś czas, żeby tutaj z nami się w narożniku znaleźć i pogadać, a jest o czym na pewno. Także jak sobie radzisz? Pytanie, które zadaję wszystkim gościom, których ostatnio goszczę w tym trudnym czasie. Napisałeś, że kiedy chcę, możemy się łączyć, bo kwarantanna. Także opowiadaj, jak sobie radzisz z tym, żeby utrzymać formę. Powiem ci, że lekko nie jest i trzeba trenować gdzieś tam w samotności praktycznie, bo jak wiemy już od dzisiaj wprowadzili zgrupowania powyżej 2 osób zabronione, więc nie jest lekko, no ale coś tam w swoim zakresie w domu czy gdzieś w jakichś miejscach, gdzie można samemu sobie pobiegać czy potrenować, wiadomo, trzeba sobie radzić. Walka z cieniem łączy się do tego zgromadzenia twoim zdaniem, czy... Trzeba uważać. Pewnie, Romek, powiedz nam, ostatnio walczyłeś w Zagrzebiu, świetny pojedynek z Janiciciem, wyszedłeś z niego zwycięsko. No i jak tam, powiedzmy, byłeś już w formie przygotowawczej do kolejnego pojedynku, czy uniknąłeś tego przykrego rozczarowania? Jak to wygląda? Nie musisz zdradzać szczegółów, których zdradzić nie możesz, ale czy gdzieś tam już na horyzoncie się walka pojawiała, być może już o niej wiedziałeś, a być może dalej wierzysz, że ta walka oczywiście o Majowej Galimowa jednak się odbędzie? No jak wiemy, nie wiem czy wiemy czy nie wiemy, że miały być 3 gale w tym półroczu KSW, no i na jednej z nich prawdopodobnie miałem zawalczyć, nie miałem jeszcze tego do końca klepniętego, ale jakby był taki zamysł, także ja się przygotowywałem już do walki, no ale niestety mamy co mamy, wirus, a nie walkę. Jasne, było już gdzieś tam rzucone jakieś nazwisko, czy gdzieś tam zostawało to na razie kwestią dogadania? Powiem szczerze, że było rzucone, aczkolwiek było tak mocno to rozmyte i nie było potwierdzone, że mam wrażenie, że nie ma sensu tutaj o czymkolwiek mówić, bo chyba nawet sami matchmakerzy czy tak dalej, osoby gdzieś tam, które tym zarządzają, nie wiedziały dokładnie, jak to będzie. A mówimy cały czas, rozumiem, o kategorii 70 kg, bo gdzieś tam też gdzieś te pytania padały, czy zostajesz w 70, czy jednak 6-6, także zostajesz w 70, rozumiem, po tym udanym występie. Jeśli będzie jakaś taka konkretniejsza propozycja, w sensie konkretniejsza, jeden cel, czyli wiadomo pas mistrzowski, to bardzo chętnie bym jeszcze do tego 66 zszedł, ale póki co jest to 70. I to nie jest tak, że sobie skaczę po kategoriach, tylko uważam, że na tą chwilę nie ma co zabijać swojego organizmu, na tyle go męczyć, żeby zbijać tak dużo kilogramów do tego 66 i żeby jakby, no, uważam, żeby lepiej dać dobrą walkę. Troszkę ciasno się zrobiło, nie wiem czy się ze mną zgodzisz w kategorii lekkiej, bo ostatnio też w zeszłym tygodniu miałem okazję pogadać z Marianem i powiedział, że faktycznie gdzieś tam bardzo mocna się ta dywizja zrobiła w kategorii lekkiej, no a w 66 taka delikatna posucha teraz. Wiesz co, delikatnie ciasno to mało powiedziane jest. No i tak naprawdę dużo osób jest tam bardzo mocnych, także no co... Chyba się z tego powodu można cieszyć, nie ma co narzekać. Myślę, że w mało jakiej federacji możemy znaleźć tak ciasną 70.
Byłeś zdziwiony tym, jak wypadła gala w Zagrzebiu, tak cofając się trochę do tyłu, bo miałeś okazję tam zawalczyć i powiem szczerze, nie sądziłem, że aż tak wypali na tamtym terenie KSW. Wiesz co, ja nic nie sądziłem, nie zakładałem, bo jakby ciężko mi było się odnieść, bo pierwsza gala, nowy teren i tak dalej, i tak dalej. KSW robi zarąbiste eventy, ale wiadomo, że nie jest to łatwy rynek. Pierwszy raz gdzieś się u kogoś pokazać. No i rzeczywiście mnie to miło zaskoczyło, że hala była wypełniona po sufit i było naprawdę, naprawdę fajnie, też fajnie kibicowali, więc myślę, że to miejsce gdzieś tam się przyjęło i że ono będzie gdzieś tam w grafiku KSW. No tak, KSW już zapowiedziało, że gdzieś tam na pewno co roku będą brali pod uwagę, szkoda, że nie latem, mówiąc szczerze, ale gdzieś tam być może też taki pomysł wypali, że gdzieś tam będzie to połączone z tym cieplejszym okresem. Natomiast kolejna kwestia, właśnie wspomniałeś, że skusiłoby cię przejście do 6-6, tak tylko nawiążę jeszcze do tej walki, bo właśnie wspominałem na początku tego programu, że pierwsza gala, na której byłem, to właśnie było KSW w Lublinie. No i twoja walka z Parnasem. Ewenement Parnasa twoim zdaniem, bo miałeś okazję się z nim zmierzyć, gdzieś tam rękawice skrzyżować, poznać słabe i mocne strony. Ewenement Parnasa faktycznie jest taki, jak wszyscy o nim mówią, czy gdzieś tam wydaje ci się, że w waszej kolejnej konfrontacji byłbyś w stanie jednak gdzieś tam potoczyć tą walkę inaczej? To znaczy, może zacznę od końca. Mhm. Oczywiście, że moje zdanie jest takie, że bym był w stanie tą walkę potoczyć zupełnie inaczej. Już nie chciałbym jakoś do niej wracać i tam się rozdrabniać, mnie w tej walce po prostu nie było i kropka. Tutaj zakończę swoją wypowiedź. Jeśli chodzi o Parnasa, to bez dwóch zdań jest to mega, mega mocny zawodnik, ale nie ma ludzi nie do pokonania i nie do przejścia, także oczywiście ma swoje wielkie atuty, ale ma też swoje luki, które można wykorzystać. Jakbyś tak miał na chłodno już na ten długi okres wskazać taką podstawową, którą widzisz, na którą być może nikt nie potrafi wpaść, bo demoluje swoich rywali, ale ja też mam wrażenie, że być może jest coś, co zawodnik, który z nim walczył, może wskazać. Gdybyś tak miał powiedzieć, gdzie go idzie złapać, na której płaszczyźnie, to co byś wskazał? Wiesz co, ja tak jak powiedziałem, chciałbym na tamtym zdaniu zakończyć swoją wypowiedź na temat tego, ale tutaj mogę jedynie to powiedzieć, że nieraz jest tak, że można bardzo dobrze kogoś, że tak powiem w cudzysłowie, załatwić jego własną bronią. Także myślę, że to może być jego wielki atut, ale też minus. Jasne. To cofając jeszcze te parę miesięcy do tyłu, czyli ta walka z Janiciciem, bo nie miałem okazji cię o to zapytać, liczyłeś na taką bójkę, jaka była, czyli taka mocna, faktycznie mocna walka z twoją dominacją, czy raczej spodziewałeś się innego Janicicia w tym pojedynku? Nie, powiem szczerze, że spodziewałem się dokładnie tego, co pokazał, że szedł uparcie do przodu, nie dawał się gdzieś tam spychać, po prostu chciał, że tak powiem, zajechać swojego przeciwnika, iść cały czas do przodu i starać się zdominować. Dlatego też ta walka jakby potoczyła się jak potoczyła, taki mieliśmy plan, taki był pomysł na tą walkę, żeby mocno pracować na nogach i gdzieś go tam punktować. Szkoda, że nie udało się tego skończyć w tej pierwszej rundzie, bo był bardzo mocno naruszony, tam zabrakło dosłownie 3 sekund. No ale myślę, że daliśmy do końca dobrą walkę i to też w sumie jest na plus. Pojawił się taki pomysł gdzieś tam, że tą kategorię lekką fajnie by było rozwiązać w sposób turniejowy. Byłbyś chętny na wzięcie udziału w takim turnieju? No bo faktycznie w zawodnikach bez problemu nie trzeba by było szukać jakoś mocno drabinki układać, natomiast moim zdaniem byłoby to ciekawe rozwiązanie na wyłonienie ewentualnego pretendenta i gdzieś tam poukładać troszkę tą kategorię lekką KSW. Wiesz co? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo to, co ja bym chciał, jakby wiesz, to miało wyglądać, nie myślałem o czymś takim, ale gdyby się zdarzyła taka sytuacja, że jasno i wyraźnie by KSW określiło, opublikowało drabinkę, powiedzieliby, nie wiem, 4-6 nazwisk, czy tam nie wiem ile do drabinki, do pasa, to myślę, że tak, że to bardzo fajny pomysł, aczkolwiek nie wiem, czy lepiej po prostu nie sprzedają się walki na bieżąco. Taka ustawiona drabinka z góry na pół roku czy na rok, na nie wiem, 5 gal,
to raczej coś, co ogłaszamy dzisiaj i wiemy już, co będzie za jedną, drugą, trzecią galę. Nic tutaj nikogo nie zaskoczy. A myślę, że też chodzi o to, żeby daną galę sprzedać, żeby przyszli ludzie, to obejrzeli i historia gdzieś tam tworzy się na bieżąco i układa się z gali na galę. Jednak jest to planowane z jednej strony, a z drugiej strony jednak dużo się dzieje na bieżąco. No właśnie, dużo się dzieje na bieżąco. Taki rywal, gdybyś mógł sobie wybrać, to kogo byś najchętniej teraz sprawdził w klatce KSW? Chyba nie ma kogoś takiego. Wiesz co, jakby na pewno bym chciał kogoś z czołówki. Nie chciałbym jakiegoś zawodnika tutaj nikomu nie ujmując, ale kto jest dalej od pasa, powiedzmy, czy tam od drabinki, od szczytu drabinki ode mnie, raczej bym chciał osobę gdzieś tam z góry, żeby to było wyzwanie, osobę, która była, nie wiem, byłym mistrzem albo walczyła już o pas, miała aspiracje, no jest w tej czołówce, żeby to po prostu każda walka automatycznie mnie przybliżała do walki mistrzowskiej tak bezpardonowo, a nie tak, że wiesz, po prostu kolejna walka i kolejne pół roku i dubanie. Także chciałbym robić takie dość duże kroki. A jak ty podchodzisz do pojedynków takich, nazwijmy to kolokwialnie, wewnątrzklubowych, czyli gdzieś tam kolega z klubu jest wysoko, ty też jesteś wysoko i wychodzi teraz propozycja, słuchajcie, zestawiamy was, bo to będzie fajne, bo gdzieś tam poziomem jesteście mniej więcej na tym samym pułapie, jeżeli chodzi o drogę do pasa. Masz z tym problem, czy raczej totalnie podchodzisz do tego na zasadzie, no trzeba zrobić to, to robimy taki pojedynek? Powiem szczerze, że unikałbym raczej takich pojedynków, ponieważ no, tak jak sam powiedziałeś wcześniej, mamy w 70 tyle osób do wyboru, że myślę, że nie jest to potrzebne gdzieś tam się eliminować we własnym klubie, tym samym dzielić przygotowania. Jedna osoba by musiała na pewno przygotować się wtedy gdzieś indziej, no bo wiadomo, jak z sobą walczysz, mimo to, że jesteście kumplami z jednego klubu, no to nie będziecie się przygotować w jednym miejscu, bo to absolutnie przestaje mieć sens. Także myślę, że taka walka też z założenia nie miałaby sensu, bo jeśli mielibyśmy trenować w jednym klubie i za chwilę wyjść z sobą do oktagonu, to trochę bez sensu, no bo co najmniej raz w tygodniu z sobą sparujemy bardzo mocno, kilkukrotnie sparujemy w samym submission czy w samej stójce, tak dalej, te płaszczyzny się też dzielą. Myślę, że taka walka, nie wiem, nie chciałbym tu użyć słów, że nie miałaby większego sensu, bo znamy siebie na pamięć i ta walka mogłaby być nudna, ale mogło być, może się mylę, mogło, żeby było zupełnie odwrotnie, byłaby bardzo fajna, bo właśnie byśmy się przygotowali i znając swoje mocne i słabe strony, chcieli to wyciągnąć dopiero tam jakby, czyli w okrągłej klatce. Ale jakby nie mam jakichś takich, wiesz, mocnych ani za, ani przeciw, nie? Jest to biznes i nie oszukujmy się, oprócz sportu idą za tym pieniądze i jeżeli było trzeba coś zrobić, to pewnie byśmy to zrobili. Jasne. Przejdę na chwilkę do czatu, bo tutaj jest pytanie, ile ważysz teraz na takim, nazwijmy to, roztrenowaniu, powiedzmy, kiedy tam gdzieś te widmo walki się oddala? Około 90. Naprawdę? Nie. 8 dyszek tak naprawdę to się gdzieś waha. 79 jakiś czas temu ważyłem. 81. No gdzieś w tych granicach 80 to się waha. Kwestia, czy dobra kolacja wjedzie, czy nie. Ale powiem szczerze, to tak do tej kategorii piórkowej nawet 79 to tak w miarę 13 kilo to jeszcze nie jest dramatycznie. Myślałem, że troszkę więcej gdzieś tam podchodzisz, bo no bo do 70 w zasadzie te 9 kilo to już w ogóle znamy, pewnie też znasz zawodników, którzy i po 17-18 kilo gdzieś tam się katują i ścinają. Natomiast jak ty podchodzisz do tego tematu pod względem takim stricte, bo powiedziałeś już, że to dla organizmu nie jest dobre, ale jak ty do tego podchodzisz pod względem takim, że faktycznie na dłuższą metę, no jednak jest to troszkę nieodpowiedzialne, te 18 kilo ciąć walka za walką, no to ile idzie powalczyć na takim tempie gdzieś tam zbijania wagi do walk? Nie wiem, jak ci na to do końca odpowiedzieć, bo ja zbijałem do tego 66 kilkukrotnie, zbijałem wcześniej do 70, teraz znowu wróciłem do 70. I generalnie jest tak, że no to 66 to dla mnie już jest trochę walka, nie?
trochę bardzo nawet walka, oczywiście. I tam już się liczą naprawdę niuanse i po prostu może się nawet tak zdarzyć, że bym zbijał, wszystko by szło ok, a i tak bym tej wagi nie zrobił, bo nerki by stanęły, organizm by odmówił posłuszeństwa. Luzik. Jakby... Bodzio, możesz do mnie teraz nie pisać, jestem na live'ie. Także co, no, generalnie dużo zdrowsza jest dla mnie ta 70. Mimo to, że powiedziałeś, że ludzie zbijają więcej ode mnie, to co mam ci powiedzieć? No, wolę jednak być trochę dłużej zdrowszy. Tak, tylko pytam, ja cię doskonale rozumiem i popieram to myślenia, bo też uważam, że to jest chore tyle kilogramów gdzieś tam zrzucać, ale byłbyś w stanie w ogóle jako zawodnik, no bo nie czarujmy się, nie masz jednej walki na koncie, tylko swoje już przewalczyłeś, swoją wagę już pozbijałeś. Realnym dla ciebie byłoby zbicie w ogóle na przykład 17-18 kilogramów? No, realnym by dla mnie było, bo już to robiłem. Ale po 17-18? A tak, no bo jak powyżej 80 do 66, no faktycznie, no to... Tak, 80-66 to już masz 14. No tak, tak, fakt. Było tak, że było 83 i było tak, że było po walce, jak byłeś spuchnięty, organizm trzymał wodę, przez jakiś czas było i 85. Także wiesz, to nie są... no to są już takie cyfry, koło 15 kg. No tak, tak, dokładnie. Okej, kolejne pytanie tutaj było... Chwila, bo mi czat uciekł, a też było... Nie wiem, umknęło mi to pytanie, w każdym razie być może ktoś jeszcze raz napisze. Pytanko, powiedziałeś, że jedna z tych trzech gal, no bo to nie jest tajemnicą, że była marcowa gala w Łodzi, kwietniowa we Wrocławiu i ta majowa miała być w Ergo Arenie, ale ostatecznie trafiła na Torwar, z tego co słyszałem, w Warszawie. Bliżej było końcówki tego pierwszego półrocza, czy gdzieś tam jedna z tych pierwszych dwóch gal była brana pod uwagę, bo Seba Przybysz nadal wierzy, że w maju być może, nawet jeżeli w studiu, to zawalczy. I jak się odnosisz do tych gal studyjnych? Czy wolałbyś odczekać i zawalczyć przy pełnej hali, czy nie robi to dla ciebie żadnego... Nie robi to dla mnie większej różnicy. I na takiej gali chętnie bym się pobił. Jest to ta sama organizacja i KSW robi tutaj takie eventy, że niezależnie czy to jest, wiesz, czy to jest same studio, czy jest to duża hala, to naprawdę jest fajnie. Jasne. Słuchaj, jeszcze taki temat, tak jak cały czas wspominam, ja nikomu w kieszeń nie patrzę, natomiast ostatnio zrobiło się głośno o tym, że przy okazji tej marcowej gali gdzieś tam właściciele KSW wyszli do zawodników z prośbą, żeby gdzieś tam poucinać troszkę te wypłaty i niektórzy zawodnicy powiedzieli, że nie ma takiej możliwości. Jako zawodnik, tak realnie, poszedłbyś na taki układ czy nie? Bo tak naprawdę zastanawiałem się, od czego to jest zależne. Są zawodnicy, którzy powiedzieli mi, żeby poszli, bo chodzi o to, żeby walczyć, ale z drugiej strony rozumiem tych, którzy by na to nie poszli, no bo gdzieś tam jednak pewne, między innymi, finanse włożyli w przygotowania i tak dalej, żeby się odpowiednio przygotować do walki za taką i taką sumę. I ciekawy jestem twojego zdania, jak ty do tego podchodzisz. Nie musisz mi mówić, czy bym przyjął, czy nie przyjął umowę, tylko z perspektywy zawodnika, czy faktycznie jest to takie zero-jedynkowe, jak to wygląda w mediach gdzieś tam, jak to jest opisywane. To znaczy tak, nie wiem, czy to jest aż tak zero-jedynkowe, bo ja takiej propozycji nie dostałem, bo moja walka gdzieś tam była przewidywana później, nie na tej najbliższej gali. Także do mnie w ogóle ten temat nie doszedł. Jeżeli chodzi o tych zawodników, którzy się wypowiedzieli, to rozumiem jedną grupę, jak i drugą grupę. Ci, którzy jakby by się do tego przybili, że tak powiem, i ci, którzy by odmówili takiego czegoś. Dla mnie argument jest przede wszystkim zbity i bez sensu, jeżeli ktoś mówi, że oni się przygotowywał, wydał pieniądze na przygotowania i tak dalej, i on by się nie zgodził bić za jakąś tam mniejszą kwotę. To dla mnie jest argument zupełnie jakby nietrafiony, ponieważ organizatorzy gali wszyscy też wykonali swoją pracę, też jakby włożyli swoje pieniądze w zrobienie tej gali, zorganizowanie, zatrudniają tyle samo osób, niczym się to nie różni. To dlaczego jakby z racji tego, że mamy jakąś sytuację, jaką mamy wirusa, to oni by mieli dostać, że tak powiem, po tyłku i zarobić mniej pieniędzy,
a zawodnicy mieliby zarobić tyle samo, albo nie wiem, organizatorzy nie mieliby zarobić nic, a zawodnicy mieliby zarobić tyle samo, bo oni wydali pieniądze na przygotowania i tak dalej. Ja na pierwszym miejscu stawiam sport i dla mnie byłaby najważniejsza walka. I powiedziałeś, że nie muszę ci odpowiadać, ale jakby z czystym sumieniem i otwartym mogę powiedzieć, że na pewno bym się nie wahał i bym taką propozycję przyjął. Wiadomo, rozsądno, ale na pewno jestem człowiekiem, że tak powiem, do dogadania, ponieważ uważam, że tutaj gdzieś no, wina nie leży po żadnej stronie, więc dlaczego mamy sobie robić pod górkę, skoro współpracujemy, że tak powiem, pchamy pod górkę jeden wózek, to dlaczego ktoś ma powiedzieć nie, ja tak nie chcę, bo ja mam w kontrakcie napisane coś innego. Także myślę, że to jest taka sytuacja i nie tylko sportowa, i nie tylko finansowa, ale też życiowa, przede wszystkim życiowa, w której wszyscy powinniśmy się trzymać razem i popchnąć ten czy inny wózek do przodu i sobie pomagać, a nie gdzieś tam jakby blokować się nawzajem, bo myślę, że to w dzisiejszej sytuacji, jaką mamy na świecie, u nas w Polsce, nie da żadnego dobrego rezultatu. Szanuję, zgadzam się w 100%. Natomiast czat tutaj jeszcze, odbiegając już od tematów jakichkolwiek finansowych, Michał pisze, że masz dawać przecieki o Underdog 2. No właśnie, ciekawy temat, czy coś tam jest w tej kwestii ruszane, bo ostatnio jak gadaliśmy, to mówię, że jeszcze nic nie wiesz, ale czy jakaś tam drobna już informacja padła, robimy, czy jak to wygląda. Wiadomo, w erze tego, co się teraz dzieje, pewnie coś jest odłożone, ale jak z pomysłami w ogóle na drugą część Underdoga? To znaczy tak, pomysł jest, na pewno Underdog 2 będzie, także wszyscy, którzy się tym tematem interesują, mogą być spokojni, bo na pewno to się pojawi, ten projekt. A za ile, to tak naprawdę nie do końca ona od nas zależy teraz, no bo wiemy, jakie mamy sytuacje i jakby nawet jeśli on miał być w 2021 roku, powiedzmy, to tak naprawdę jak się to poukłada, nie wiadomo. Na pewno mogę powiedzieć, że jestem w tym projekcie, cały czas mamy z Kabulem kontakt i na pewno jeśli tylko coś ruszy, to się o tym dowiecie. Tak tylko słowem do pytania, rozumiem, że to będzie kontynuacja jakby opowieści, bo słyszałem już, że to ma być totalnie jakby odcięty wątek, ale o podobnej fabule, natomiast liczę na to, że to będzie jakby kontynuacja tego, co działo się w pierwszej części. Myślę, że poniekąd będzie to kontynuacja, ale poniekąd też będą nowe wątki, ale jakby to jest tylko to, co gdzieś tam my między sobą rozmawiamy i jak to ma wyglądać. A jaki będzie scenariusz ostatecznie, to tak naprawdę jeszcze tego nie wiemy. Jasne. Pytanie jest od Michała kolejne. Kiedy liczysz na swój kolejny występ? No, kiedy liczę, jak tylko pozwoli na to sytuacja. Jakby jesteśmy z KSW w stałym kontakcie, miałem się bić w tym półroczu. Zobaczymy, jak się rozwinie, czy jeszcze zdążymy zrobić jakąś galę w tym półroczu. Czy maj, czerwiec już nie uda się nic zrobić, bo będzie nadal wszystko pozamykane, zabronione i dopiero będzie pierwsza gala po wakacjach, może pod koniec roku. Także no tutaj to są takie pytania, wiesz, teraz ja bym chciał jak najszybciej, a nic od nas nie zależy tak naprawdę. Nie? Jasne, a inaczej konstruując pytanie, z jakim wyprzedzeniem chciałbyś się dowiedzieć o tym, że walczysz? Czy jesteś na takim etapie, że na przykład właściciele powiedzieliby, że słuchaj, za miesiąc robimy galę, chcemy cię obstawić na tej gali? Wystarczająco dużo czasu, czy raczej wolałbyś dłużej? To znaczy tak, można na tą sytuację spojrzeć dwojako. Można by się na taką walkę zgodzić na przykład za miesiąc, czy tam za jakiś krótki okres, ponieważ wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji i wszyscy gdzieś jakby startujemy z tego samego pola, tak? Kluby są pozamykane i tak dalej. Każdy musi utrzymać jakąś formę w ramach własnej domowej kwarantanny, że tak powiem. No i wtedy można by się zgodzić na taką walkę, wszyscy mamy jednakowe warunki. A można by podejść do tego inaczej, że ja jako zawodnik chcę się pokazać z jak najlepszej strony, nie chcę wyjść w połowie przygotowany do walki, nie chcę potem mieć sobie jakichś zarzutów, że a mogłem lepiej przygotować, mogłem odmówić, bo wolę wychodzić na 100% i generalnie z tego rodzaju zawodników ja właśnie jestem, że jak już wychodzić to przygotowanym na maksa, nawet jeśli przeciwnik jest słabszy na papierze, to po prostu trzeba w przygotowaniach zrobić 100% siebie, żeby później sobie nic nie mieć do zarzucenia. Także
Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Musiałoby mnie życie postawić pod ścianą, że tak powiem, z takim pytaniem. A myślisz, że to może wpłynąć na trudności w organizacji kolejnych eventów? Nie tylko o KSW chodzi, ale gdzieś tam też o UFC się coraz głośniej mówi, że nawet to, że Dana White staje na głowie, żeby te walki się odbywały, jednak są problemy. No zawodnicy mieli walki zaplanowane i gdzieś tam trzeba to będzie w jakiś sposób poupychać. Już nie mówię, że w tych zestawieniach, które były pierwotnie, no ale nie daj Bóg niestety, jeżeli wypadnie nam też gala majowa, no to jakieś 20 parę zestawień wypadnie i trzeba to będzie jakoś poupychać. Jak to twoim zdaniem mądrze zrobić? Wiem, że to nie twoja głowa, bo nie jesteś właścicielem federacji, ale faktycznie może być problem z tym, żeby tych zawodników w sposób taki satysfakcjonujący później na tych galach poukładać. No słuchaj, problem będzie na pewno. Niezależnie czy gala majowa się odbędzie, czy się nie odbędzie, czy będzie kolejna odwołana, przesunięta, zwał jak zwał, to problem będzie na pewno, ten problem już się pojawił i on się będzie tylko nawarstwiał z czasem. Także wiesz, no tak jak powiedziałeś, to nie jest pytanie do mnie, ale myślę, że tutaj KSW z swoim bodajże 16-letnim doświadczeniem, 16 lat już mamy KSW chyba, no nie jeden problem miało już na głowie, nie jedne perypetie już przeszli i myślę, że z tym tak samo sobie poradzą, aczkolwiek tutaj sytuacja jest na tyle poważna, na ile chyba dawno społecznie nie była. Także no tu wiesz, ciężko jest to stwierdzić, zobaczymy jakie będą rozwiązania, myślę, że nawet oni jeszcze do końca nie wiedzą, bo to wszystko zależy od sytuacji politycznej. Jasne, że tak. Pytanie od Bodzio Monster, bo ciekawe jest. Jakbyś miał wybrać 1000 pączków z Nutellą albo 1000 pizz, to co byś wybrał? Jakbym miał się odnosić do takiego mema, który ostatnio krąży w sieci, pozwolę sobie go zacytować, kiedy dziennikarz czy tam, nie wiem, operator kamery zwał jak zwał, zadaje pytanie chłopakowi i mówi, jeżeli odpowiedź są, masz dwie możliwości. Odpowiedź A, jeżeli miałbyś spędzić całe życie z swoją żoną, albo odpowiedź B, No, widziałem, tak. Fajnie. A to... W ten sposób, jeżeli można wybrać A plus B, to bardzo chętnie. Kurde, no Bodzio, wiesz jak jest, ciężkie sprawy, nie? Można połowę A i połowę B? Myślę, że można. Ogarniemy temat. Rozumiem, że ciężko byś się miał zdecydować, co między pączkami z Nutellą a pizzą. No słuchaj, Kornik na pewno wybrałby pizzę. To na pewno. Serdecznie pozdrawiam. Ja jestem, że tak powiem, po środku. Jasne. Pytanko od Michała, też takie około tego wolnego czasu. Czy podrzucisz jakiś film albo co innego robisz, żeby zabić nudę podczas siedzenia w domu? Coś podrzucę. Obserwujcie moje media, Insta czy fanpage na Facebooku. Na pewno będę coś podrzucał. W ogóle może już niedługo pojawi się mój kanał na YouTubie, do czego zbieram się bardzo długo. Mam już tyle materiałów ponagrywanych, ale jakoś ciężko mi z tym wystartować. Powiem szczerze, że do końca nie jest to mój świat, mój klimat, ale po prostu takie mamy czasy, nie inne, więc może coś wystartuje w końcu. Borys Mańkowski mnie bardzo do tego namawia i zawsze mi powtarza, no dalej, odpalaj ten kanał w końcu. Także zobaczymy, aczkolwiek w najbliższym czasie postaram się coś wrzucić na Insta czy na Face'a, żeby pokazać też może jakiś trening w domu, jak zabijać nudę to jedno, ale jak gdzieś tam skutecznie sobie można potrenować w domu, czy że tak powiem, pokrywać. No właśnie, bardzo fajna inicjatywa ogólnie, bo dużo klubów jeszcze jakiś czas temu właśnie zaczęło udostępniać takie treningi dla osób siedzących w domu i widać, że ma to jakieś tam swoje zapotrzebowanie, bo mnóstwo ludzi trenuje na żywo, bo gdzieś tam te filmiki się pojawiają i nie tylko gdzieś tam czysto rozciągające ćwiczenia, ale też i takie właśnie siłowe, gdzieś tam jakieś zalążki, powiedzmy MMA czy to boksu, jak zwał, ale fajnie, że takie coś się pojawia. No właśnie, kanał, wspomniałeś o kanale, bardziej pod względem takiego uważasz, że to jest fajna promocja dla ciebie, czy gdzieś tam bardziej for fun byś to robił, bo idzie zauważyć, że faktycznie jak ktoś rusza z kanałem z tych takich osób, które już mają swoją publikę, to fajnie to wszystko wygląda i gdzieś tam ta popularność jeszcze się tylko i wyłącznie zwiększa dzięki temu.
Myślę, że jedno i drugie, trochę fan, a trochę też, żeby przekazać przede wszystkim wiedzy ludziom, bo gdzieś tam chciałbym, że jeżeli to miało być, to żeby to był kanał taki, powiedzmy, nie stricte z mojego życia, czy tam jakieś opowiastki, jak byłem w Tajlandii i tak dalej, to mogłyby być jakieś ciekawostki, ale bardziej chciałbym się skupić tutaj na przekazywaniu wiedzy takiej stricte pod sporty walki, czy tam, czy też technicznej, czy takiej ogólnej, jakby całej drogi od początku. Jasne. Powiem szczerze, ja temat wyczerpałem. Pogadaliśmy długo, fajnie, ciekawie, także ja wiem wszystko. Nie wiem, czy tu jeszcze ktoś ma jakieś pytanie odnośnie, bo w zasadzie czytałem te pytania na bieżąco, łączyłem je z moimi pytaniami. No jest jeszcze pytanie, czy długopisy w gwiazdki to nadal najlepsze długopisy na świecie? Doskonałe. Jest też stworzona pod ten długopis reklama już jakiś czas na YouTubie, także zapraszam wszystkich długopis gwiazdki na YouTubie z moim udziałem. Myślę, że niedługo pojawi się nowy projekt z tą firmą, z tym partnerem, z którym współpracuję, czyli z firmą Toma. Ogólnie tak na koniec też może nawiązując do tego, chciałbym pozdrowić wszystkich moich partnerów, którzy ze mną współpracują, bo bardzo fajnie, że jesteśmy z tobą już tak długo i wiesz, jakby nie wszystkim to się udaje, jestem im bardzo za to wdzięczny, tak samo jak miałem gdzieś tam kontuzję, czy teraz w trudnych czasach, kiedy mamy tego wirusa, jednak te gale są gdzieś odwoływane, to ci partnerzy są z nami, wspierają, my możemy nadal ich reklamować i wiesz, to jest też gdzieś bardzo fajne, bo mówię, mam też, gdzieś dostaję dużo informacji od znajomych, od kolegów z branży, że tak powiem, od zawodników, że gdzieś tam te firmy się wycofują i tak dalej. Z jednej strony to też można zrozumieć, no bo oni jakby swój zarobek mają zamrożony, czy też wstrzymany, no bo ich firmy przestają działać. Natomiast ja mam takie szczęście, że moi partnerzy są aktywni i czy właśnie firma Toma, czy DPM, czy Harley, moi główni partnerzy, to są wszystko firmy, które gdzieś tam długo współpracujemy z sobą, bardzo mocno, też się gdzieś zaprzyjaźniliśmy i to już nie tylko są relacje typowo, że tak powiem, sponsorskie, reklamowe, ale też już zawiązane przyjaźnie. Tak, i to jest ważne, że o tym mówisz, bo tak jak to mówią, prawdziwych przyjaciół się poznaje w biedzie. Tutaj tą biedą jest ta sytuacja, którą spotkaliśmy. Ale wiesz, tutaj też, Roman, wydaje mi się, że dużo... Kto śledzi twoje media, ten wie. Ty też dużo robisz dla nich, bo są takie sytuacje, takie umowy sponsorskie, powiedzmy, że ktoś gdzieś tam cię reklamuje, a ty tam co jakiś czas, no słuchajcie, kupcie coś tam, coś tam. A tutaj widać, że wiesz, ty faktycznie tu jesteś na jakimś zlocie, na jakimś otwarciu czegoś, gdzieś tam reklamujesz jednak, też wspierasz ich, więc fajne jest to, że wspieracie się wzajemnie. Nie jest to taka relacja stricte, wiesz, dobra, okej, fajnie, wy mi rzucicie sianem, a ja coś tam o was powiem, tylko faktycznie widać, że to jest... Też wkładasz w to siebie, tak? Jakby w pomoc im, więc... No tak, to znaczy podchodzę do tego w ten sposób, że oprócz tego, że to się zawiązały przyjaźnie i my już się gdzieś tam prywatnie bardzo lubimy z każdym z tych, nie wiem, właścicieli, menadżerów, rodzin, które tworzą te firmy, bo tak naprawdę dużo osób, którzy w tych firmach pracują, to są już czy rodziny, po prostu rodziny z urzędu, czy rodziny po prostu zawiązane przez przyjaźnie. Ja podchodzę do tego tak, że no wiesz, wydają na mnie pieniądze, mogliby zapłacić wakacje czy wycieczkę swojej córce, kupić jej samochód czy tak dalej, cokolwiek, nie? To nie, oni wydają jednak te pieniądze na człowieka, który ma pasję, który chce się rozwijać i pokazywać swoje umiejętności i to jest zarąbiste, dlatego uważam, że należy im się serdeczna, dozgonna wdzięczność, bo tak naprawdę mogliby te pieniądze przeznaczyć na cokolwiek innego. I tak samo na płaszczyźnie tu gdzieś biznesowej uważam, że wypada im się, nawet powinno im się odwdzięczyć, a jakby te przyjaźni, które się zawiązują prywatnie, to już jest tylko ten taki fajna wisienka na torcie, taki super dodatek. Dokładnie, zgadzam się w 100%. I pytanie jeszcze na koniec, właśnie teraz sobie przypomniałem. Coś mi mignęło, że zastanawiasz się, czy nie wyjść przy innej piosence. Naprawdę? Lukasyno byś chciał zmienić do wyjścia? Kto tak? Naprawdę, gdzieś mi na Facebooku, nie wiem czy to było w jakiejś grupie, ale ktoś zrobił jakąś ankietę, że gdzieś się wypowiedziałeś, czy coś takiego, że chciałbyś zmienić piosenkę i już nawet ankieta była, jaka by to miała być piosenka. Bardzo się zdziwiłem, mówię, jak będę z tobą gadał, to cię muszę o to zapytać, bo jesteś jakby nie było kojarzony z tą piosenką mocno.
Nie, raczej to przy tej piosence, ale rzeczywiście ostatnio gdzieś nawet byłem u znajomych na kolacji jakiś czas temu już i było właśnie taki temat tej piosenki, że ona się kojarzy tylko ze mną i tak dalej. To też jest dla mnie bardzo miłe, mamy zresztą wykupione prawa do tej piosenki. Myślę, że tutaj nie będzie żadnej zmiany, bo jakby jak tylko ją włączam, to mam ciarki od razu i już wiemy wtedy o co chodzi i mój organizm się nastraja do jednego. Raz wyszedłem, nie wiem czy pamiętasz taką sytuację do innej piosenki, czy nie? Za czasów, ale w KSW? Nie, w KSW nie. Za czasów KSW nie, Fenu. jeszcze. Tak, jeszcze wcześniej za czasów Fenu wyszedłem do piosenki. Wtedy do piosenki Spiżu, że tak powiem, Tak, bardzo zabawnej. spiżowo. Tak, no. Tak, Spiżowo mocni, tak? dokładnie tak. O tym wtedy też nikt nie wiedział, to była gdzieś moja niespodzianka, po pierwsze dla wszystkich, po drugie, no, sytuacja odbywała się w Katowicach, więc jednoznacznie była to reklama klubu, w którym później zresztą było afterparty. Także to była gdzieś tam wyjątkowa sytuacja, też wracając biznesowa. Ale jakby jedyna właściwa piosenka w moim sercu to Lukasy No Chris, Mój Świat, także ta piosenka niezmiennie na pewno będzie. No właśnie, nakręciło cię spiżowo mocniej, tak jak Lukasyno, czy... Zdecydowanie nie. Ale nie powiem, że nie lubię, piosenka jest zabawna i nieraz nawet sobie ją słucham, czy tam gdzieś leci w samochodzie, także nie jestem z tych osób, którzy powiedzą, że nie, ja nie słucham disco polo, nic takiego, jak tylko leci w radiu, to wyłączam. Nie. Wręcz przeciwnie, jak leci disco polo nieraz w radiu, to podgłaśniam i nawet sobie zaśpiewam, także całkowicie pozytywnie. Jasne. Roman, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, za to, że znalazłeś czas. Szczerze mówiąc, nawet nie sądziłem, że tyle Cię przetrzymam, no ale jak się fajnie gada, to się fajnie gada i czas leci. Serdeczne dzięki, że znalazłeś czas. Mam nadzieję, że nie ostatni raz, bo niebawem pewnie trzymam mocno kciuki, żeby jakaś walka się na horyzoncie pojawiła, żeby wszystko wróciło do normy i żebyś mógł tutaj zagościć już z zapowiedzią kolejnego pojedynku i żebyśmy sobie o tej kolejnej walce w Twoim wykonaniu pogadali. Bardzo chętnie. Dzięki bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Taki przekaz ode mnie, tylko trzymajcie się, przestrzegajcie wszystkich zasad, dbajcie o swoich starszych, rodziców, dziadków, babci i tak dalej. Jest to bardzo ważne w tym krótkim czasie. Chciałbym, żebyście podeszli do sytuacji bardzo poważnie, bo ona jest poważna. I nawet jak gdzieś widzicie, że któryś z zawodników trenuje, robi jakieś rzeczy, to zaufajcie mi, że są to rzeczy robione z rozsądkiem, trenujemy naprawdę w odosobnieniu, nie grupujemy się, to jest nasz zawód. Ja też, każdy z nas musi utrzymać jakąś formę, każdy się stara gdzieś potrenować, ale są to wszystko treningi gdzieś tam w domu czy pod domem w odosobnieniu. Nie robimy głupich rzeczy, na pewno nie idziemy do kościoła i nie stoimy w 500 osób obok siebie. Także dużo rozsądku i rozwagi dla wszystkich. Mam nadzieję, że dam radę. Trzymaj się, Romek. Do zobaczenia niebawem. No i super, pogadaliśmy też z Romkiem, jak zawsze miło. Także dzisiaj na rozkładzie Marcin Held i Roman Szymański. Mam nadzieję, że podobały Wam się te rozmowy, że wynieśliście z nich sporo, bo ja na pewno. I co? Tak jak mówię, zobaczymy, czy się uda jutro coś wyczarować. Jeżeli tak, to będzie na pewno zapowiedź. Jeżeli nie, to oczywiście widzimy się w czwartek na tym takim naszym luźnym live'ie. No a kolejne w narożniku już w przyszłym tygodniu. Także serdecznie Wam dziękuję dzisiaj za obecność. Nie będziemy już przedłużać, bo już i tak 20 po 9. Także miłego wieczorku dla Was wszystkich. Widzimy się szybciej niż myślicie. Odpoczywajcie, dbajcie o siebie i trzymanko. Do następnego. Cześć.